Emil Bożek, menedżer motoparku Koszalin, znany jest ze swoich motoryzacyjnych zainteresowań. Jest zawodnikiem startującym w zawodach motorowych i właścicielem kolekcji samochodów i motocykli. Od niedawna ma kolejne hobby, jakim jest jazda samochodem na dwóch kołach. Tu i ówdzie można było ostatnio zobaczyć, podziwiać jego umiejętności kaskaderskie. Można było też skorzystać z wyjątkowej przejażdżki na boku auta. Chcąc poznać tajniki, umówiłem się na indywidualną lekcję. Przyznam się, że od dzieciństwa kręciły mnie dwie rzeczy, jeśli chodzi o takie samochody. Jazda na dwóch kołach i jazda motorem w beczce, tego już oglądać nie możemy. Ale co jakiś czas pokazujesz jazdę na samochodem na dwóch kołach. Tak, jak mówisz, że ciebie to fascynowało, to mnie tak samo i do tej pory już jeżdżę na tych dwóch kołach. To do dnia dzisiejszego zastanawia się, jak ten samochód tak naprawdę utrzymuje się w takiej pozycji. Dlatego zawsze chciałem spróbować nauczyć się tego, bo to właśnie było dla mnie coś, czego nie byłem w stanie zrozumieć. No właśnie, zdradzimy jakąś tajemnicę, jeśli powiem, że czy to koła są jakieś specjalne, sztywne, nie wiem. Nie, samochód jest w pełni seryjny. Tak jak wyjeżdża z fabryki, tak naprawdę takim można już podróżować sobie na tych dwóch kołach. Jedynie co jest tutaj zrobione, to mechanizm różnicowy jest jakby zespawany, zblokowany most z tego względu, żeby no, koło, które jest w powietrzu, tak jak właśnie mechanizm różnicowy działa, żeby przenosiło napęd na te koło, które jest na ziemi. Ale który moment jest najtrudniejszy? Wjazd na rampę, czy już później utrzymanie równowagi? Tutaj wjeżdżając na tę rampę trzeba spowodować, żeby to auto chciało się wywrócić na dach i w momencie, kiedy leci, utrzymać go jakby w tej... Trudno to jest opisać, to trzeba po prostu wsiąść i jeździć, bo ja przyznam, że sam kiedy trenowałem, trenowałem u osoby, która sama uczyła się właśnie jeździć na tych dwóch kołach i jeździ w pokazach nawet na Europy, to jeżdżąc za każdym razem nie mogłem zrozumieć samochodu, co on ode mnie chce i po jakimś tam czasie dopiero... Pomału, metr za metrem, udawało mi się zrozumieć, co trzeba zrobić, żeby jechał na tych dwóch kołach. Ale jakoś ciało musi balansować, wychylać się, nie wiem, coś, cokolwiek. Tak naprawdę oaza spokoju tutaj jest potrzebna, gdzie w momencie, kiedy samochód wjeżdża na tą rampę, trzeba naciągnąć go właśnie na kierownicą na dach i potem utrzymać go w tej pozycji, czyli balansujemy tak naprawdę nie ciałem, a samą kierownicą i to wszystko chyba jest najtrudniejsze, czyli tak naprawdę tolerancji tego wóz albo przewóz to jest niecałe 10 cm, bo jedziemy na takiej małej krawędzi opony. Sam samochód, kiedy toczy się na kołach, to jedziemy na tym, przyczepność jest tego samego dołu opony, a tu jedziemy jeszcze na samej krawędzi, także... No właśnie, no logika nakazywałaby, że ta opona powinna się zsunąć z tyłu. Tak, tutaj tego, czego nie powiedziałem, to z tych modyfikacji, które są, to jest opona napompowana do 4 barów. Tak jak zazwyczaj gdzieś 1,8, 2,2 w samochodzie normalnie się pompuje, to tutaj 4 bary, żeby właśnie ta opona pod wpływem obciążenia nie zsunęła się z felgi. Ale wozisz też pasażerki, dzisiaj będziesz woził pasażera, jaka jest jego rola, czy on może też przeważyć? Śmiejemy się czasem, że jak jadą dziewczyny po przeciwnej stronie, no to lecą na nas. Siłą rzeczy. Rola nie, no lepiej właśnie nie ruszać się z tego względu, żeby, tak się tak wydaje, 50, 70, nawet 100 kilo powoduje, że ten różnica prowadzenia auta jest odczuwalna dla prowadzącego, ale to jest tylko ten właśnie ułamek sekundy, kiedy wjeżdżamy na rampę i trzeba złapać ten odpowiedni kąt, a potem już tak naprawdę pasażer, który jest, może swobodnie, może nie gwałtownie, ale swobodnie poruszać się. Nawet mieliśmy ostatnią imprezę, gdzie malowały się kobiety podczas jazdy, bo taka była konkurencja i śmiało można było to zrealizować. Coś, co dla publiczności jest rozrywką i fajnie się ogląda, dla drugiej strony bywa trudnym zadaniem wymagającym długich ćwiczeń, powtórzeń, skupienia i uwagi. Dla uatrakcyjnienia materiału, podniesienia adrenaliny i pokazania, że to całkowicie bezpieczna rozrywka, zastosowaliśmy zatrzymanie na boku.
węgla to także doskonała okazja do przećwiczenia awaryjnego puszczania samochodu w sytuacjach krytycznych, wisząc jedynie na pasach bezpieczeństwa. Wrażenia, emocje spore, można to tylko porównać do jazdy na dwóch kołach bokiem. Mogę się tu pochwalić, bo na dzień dzisiejszy jest nas trójka w Polsce, jestem trzeci, który oficjalnie jeździ na dwóch kołach. Jest Kacper, jest Artur, no i ja, a uczyłem się od człowieka, który, w ogóle od całego teamu, który jeździ, zajmuje się kaskaderstwem jakby od wielu lat, chyba od 20 czy 25 jeżdżą w tym, no i nie omieszkam powiedzieć, że były to osoby, które biorą udział cyklicznie w filmach, na przykład w Taxi 3 czy 2, to wszystkie te akcje kaskaderskie były przez nich wykonywane. Jeździliśmy na kołach lewych, czy na prawych jest to samo, czy jakaś jest trudność? Znaczy, na lewych łatwiej, czyli ja jako kierowca jestem bliżej środka ciężkości, niżej, więc lepiej czuć te auto. Jeżdżą po przeciwnej stronie, czyli kierowca jest wtedy u góry, ale ten balans autem jest trochę utrudniony. Ja na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie próbowałem. Ale to będzie kolejny krok. Tak, myślę, że w przyszłym sezonie spotkamy się na pewno też z kolegami, którzy jeżdżą, więc na pewno nie mieszkam zaczerpnąć od nich instruktorów, żeby to spróbować. Każdy, kto chce spróbować takiej jazdy, może śmiało udać się do motoparku i przeżyć bezpieczną przygodę.